W tym filmie poskładam od zera stację lutowniczą na groty T12 według otwartego projektu autorstwa Corey Lytle i spróbuję ją ożenić z również otwartym firmware autorstwa użytkownika David Alpha. Oba te projekty dostępne są dla każdego na platformie GitHub, linki macie pod filmem. Płytki do projektu zasponsorował partner kanału PCBWay. Składanie cudzych projektów to dobra metoda, żeby trochę poduczyć się elektroniki i podpatrzeć różne rozwiązania, jeżeli oczywiście są dobre i działają. Szybciutko rzućmy sobie okiem na schemat tej lutownicy. Tutaj i tutaj wchodzi nam napięcie zasilania 24V z zasilacza. W tym miejscu przez diodę zabezpieczającą zasilana jest przetwornica LMR50410, która z tych 24V daje nam tutaj 5V, następnie to 5V idzie na stabilizator liniowy MCP1825, który daje już 3V do zasilania mikrokontrolera, wyświetlacza i reszty. Tutaj do tej linii 24V mamy też podłączony dzielnik rezystorowy i w ten sposób mierzone jest napięcie zasilania przez mikrokontroler. Tu mamy gniazdo baterii, które nie jest wykorzystywane w tej konstrukcji. Tutaj mamy enkoder obrotowy, tutaj jest buzerek, a tutaj mamy tranzystor MOSFET typu P do sterowania grzałką. Jak możecie zauważyć, mamy tutaj połączenie plusa zasilania i sygnału z termopary. Działa to w sposób sekwencyjny. Najpierw tranzystor zasila nam grzałkę, następnie jest on wyłączany i na tym samym pinie mierzona jest temperatura z termopary. I to idzie na wzmacniacz, następnie do mikrokontrolera. No i algorytm już decyduje, jak będzie wyglądał następny cykl PWM. Następnie jest to powtarzane. Znowu tutaj idzie prąd na grzałkę. Grot się rozgrzewa, następnie prąd jest odłączany i znowu mierzymy temperaturę na końcówce grota. Jeżeli mamy termistor w rączce do kompensacji termopary, to tego nie trzeba lutować, nie trzeba tutaj robić zworki. Z takiej ogólnej zasady działania to myślę, że tyle. Zobaczmy, jak wyglądają płyteczki. Co tu przyszło? Takie naklejki duże teraz dają, do tego jakieś odznaki na 10-lecie. No i tu mamy nasze płyteczki. Tak to się prezentuje. No jak zwykle jakość jest bardzo dobra, chociaż trochę ceny na tych padach jest. Myślę, że mogłem zamówić jakąś opcję, żeby mi to zeszlifowali, przynajmniej na procek, ale nie powinno być jakiegoś problemu z lutowaniem. No i tutaj widzicie, autor trochę wyjechał z tym enkoderem. Generalnie płyteczka jest bardzo ładna. Mam tu również oczywiście komplet elementów z TME. Wszystko pięknie popakowane. To jest akurat fajne w tym sklepie. Chociaż nie fajne jest to, że jak zwykle nie mieli wszystkich układów scalonych, także będę się musiał obejść bez jednej przetwornicy i dławika niestety. Na to, żeby to ściągać z Chin, niestety nie mam czasu w tym momencie. W każdym razie jest tu większość części. Tak się fajnie złożyło, że znalazłem w szpargałach jakąś stację lutowniczą na T12 i jest tutaj sporo części do wykorzystania. Także plan będzie taki, żeby jak najbardziej tutaj przyjanuszować, wypróć z tego ile się będzie dało i przełożyć do nowej płyteczki. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam oczywiście też całą tą rączkę. Niestety jest rączka ta gorszego typu odkręcana, ale ma wszystko co potrzeba. Zobaczcie, tu mamy czujnik wstrząsowy z kulką w środku. Tutaj jest dodatkowy termistor do kompensacji termopary. No i rączka jest też w dobrym stanie, bo nie była praktycznie używana, także powinna się nadać.
Generalnie to, co mogli się zobaczyć, to było lutowanie pierwszej, powiedzmy, wersji tej płytki. Ci, którzy śledzą społeczność kanału, to wiedzą, że miałem z nią kilka problemów, chociaż generalnie większość z nich wyniknęła z mojego pośpiechu. Po prostu zobaczyłem ten projekt na forum, miałem tam jakiś termin na wykonanie projektu z PCBWay, no to szybko wziąłem tą pierwszą wersję płytki, zamówiłem, no i zacząłem składać, nawet nie sprawdziłem dobrze, jaka to jest wersja i jaki obsługuje wyświetlacz. Okazało się, że po pierwsze jest kilka wersji softu do tych stacji, w zależności od tego, jakiej wersji jest płytka. Jest to Xger V3 i on wykorzystuje wyświetlacz SPI 6-pinowy. Ja niestety tym oryginalnym Xegerze miałem wyświetlacz sterowany po I2C, no i nie wiedziałem, że mam tutaj grać wersję trzecią firmware'u. Zamiast tego wgrałem wersję drugą i myślałem po prostu, że jednego pinu tutaj brakuje do wyświetlacza, no ale okazało się, że wyświetlacz mam nie do tej wersji. Gdy już wszystko doczytałem, zamówiłem normalny wyświetlacz, ale w czasie, kiedy bawiłem się z tą płytką, spadła mi niestety pęseta gdzieś tutaj. Zrobiła konkretne zwarcie na płytce, no i niestety uszkodziło się parę elementów, m.in. procek, który musiałem wymienić, buzzer, wzmacniacz operacyjny, no i oczywiście wyświetlacz. Okazało się jednak, że wystarczy przelutować wyświetlacz i kwadrat C z tamtego modułu do tego, który się spalił, no i program testowo ruszył. Kolejna sprawa to ten rezystor oraz brak tej przetwornicy. Niestety tak jest, jak się bierze projekty z zagranicy, tego układu w Polsce nie ma, a ja nie miałem czasu ani żeby przerabiać płytkę, ani żeby ściągać ten układ z Mausera, gdzie sama wysyłka kosztowałaby 20 euro, to jest po prostu bez sensu. Zamówiłem inny stabilizator, który działa z 24 V, tutaj na wejściu zostawiłem tę diodę Schottkiego, dałem ten rezystor tutaj w szeregu z tym stabilizatorem, żeby odrobinę na nim mocy się wytraciło, żeby po prostu tak mocno się nie grzał, no i testowo przez jakiś czas to będzie działać. Jak wymyślę co innego tutaj wsadzić, to wtedy to zmienię. Tyle tytułem wyjaśnienia, dlaczego to tak wygląda. Tutaj przylutowałem 4 przewody do programowania, no i zaraz sobie wgramy firmware. W międzyczasie udało mi się znaleźć jakiś buzzer na 5 V. Zobaczymy, czy będzie działał. Ja tutaj mam oryginalny programator z odpowiednią przejściówką, bo takiego używam, ale są oczywiście tańsze klony. Teoretycznie wystarczy tylko podłączyć, zasilanie mam włączone. Pokazało się okno programowania, ale wy tego nie widzicie. Klikam start, powinno się w logu tutaj coś pojawić. No i już. No i jest. Zresetował się. Pierwsze uruchomienie. No i zobaczmy, jak to działa. Damy save. Jest 40 stopni na kolbie. Napięcie 24 V, ok. Zobaczmy, czy da się włączyć buzzer. On. To oprogramowanie generalnie jest dość zaawansowane. Ma tutaj naprawdę dużo funkcji. No i dobra. Teraz podniosę kolbę. No jest. Idzie boost. I potem powinno spadać. Troszkę przestrzelił temperaturę. I teraz pomału spada. Powinno się zatrzymać na 320. Jest. No i dobra. Zobaczmy, czy topi cynę. No i jest git. Działa czujnik wstrząsowy. Patrzcie tutaj. Działa elegancko. Tryb standby. Teraz jak potrząsnę kolbą, powinno znowu zacząć grzać. No i jest elegancko. Wszystko tutaj działa. Regulacja co 5 stopni. Wykrywanie szybkości obracania enkodera. Można sobie dodawać nowe groty. T12. Z. I regulować nastawy dla każdego grota. Zobaczcie, kurde. No to dla jakichś takich naprawdę kombinatorów, którym się nudzi, bo szczerze powiedziawszy, stacja to powinna pracować od uruchomienia i nie wymagać od użytkownika aż takich kombinacji. No ale jeśli ktoś nie ma ochoty na grzebanie, to myślę, że raczej to będzie działać. Zobaczcie, na tym grocie widać nawet ślady tego zwarcia, co miałem. Wtedy grot rozgrzał się do czerwoności. Udało się uruchomić ten projekt, ale niestety z racji mojego pośpiechu doszło tutaj do pewnych komplikacji. Trochę elementów zmarnowałem, z tych płytek też nie jestem do końca zadowolony, ale niestety nie miałem czasu ich edytować. No ale jest nauczka na przyszłość, żeby dokładnie sprawdzać cudze projekty. Przede wszystkim jeżeli chodzi o dostępność i cenę elementów w Polsce, bo cena jednego układziku, jeżeli nie znajdziemy zamiennika, może praktycznie zabić cały ten projekt finansowo. Czy było warto i się opłacało?
według mnie nie za bardzo, zwłaszcza jak dowiedziałem się, że na AliExpressie można kupić takie złożone moduły z fajnym wyświetlaczem i z obsługą różnych rączek. Mam w planach wykonać jeszcze jeden projekt stacji lutowniczej, ale to już będzie taki na wypasie, obsługujący groty JBC. W tym filmie to tyle, linki do projektów daję Wam w opisie. Jeżeli macie jakieś swoje ciekawe projekty lub linki do takich, które warto by zrealizować i ewentualnie porozdawać parę płytek, to napiszcie w komentarzu albo na maila, który jest w informacjach o kanale. Do następnego filmu, trzymajcie się, cześć!